Cześć, witam Was ciepło w kolejnym filmiku i dzisiaj kolejny filmik z cyklu Ikony dojrzałego stylu i naszą bohaterką jest Gabriela Kownacka, znana z bardzo wielu ról filmowych, teatralnych, a myślę, że również znamy ją z seriali, takich jak na przykład Rodzina Zastępcza, Matki, Żony i Kochanki, chociaż przyznam się, że dla mnie pozostanie ona zawsze Anitą z filmu Halo, Szpicwrótka. I powiem Wam, że zadanie zanalizowania tego stylu, przyjrzenia się temu stylowi nie było wcale łatwe, ponieważ niestety Gabriela Kownacka zmarła prawie 12 lat temu, zmarła na raka i nie zachowało się wiele jej zdjęć z różnego rodzaju tutaj imprez i także zdjęć z jej archiwum prywatnego w internecie, ale jednocześnie było to zadanie dla mnie bardzo fascynujące, ponieważ analizowałam styl kobiety, która od kilkunastu lat nie ma wśród nas, a zobaczyłam, że prawie wszystkie jej ubrania są cały czas aktualne. Mogłabym wyobrazić sobie, że jeżeli miałabym podobny typ urody jak Gabriela Kownacka, mogłabym świetnie odnaleźć się właśnie w tych ubraniach. Ciekawostką dla mnie było też to, że zobaczyłam na zdjęciach jedwabną koszulę, która jak żywo przypomina koszulę, którą nie wiem, czy już Wam pokazywałam w stylizacjach, czy dopiero Wam pokażę, bo nie wiem, który filmik pójdzie wcześniej, ale była ta jedwabna koszula, no bardzo podobna w stylu, w charakterze do koszuli, którą ja mam. I to wszystko potwierdziło mi zasadę, że jeżeli jesteśmy wierne naszemu stylowi, możemy sobie tutaj przechodzić przez różne style, ale mamy coś takiego, co definiuje właśnie nasz styl. I jeżeli mamy rzeczy ponadczasowe, dobrej jakości, to nawet jeżeli nie będziemy modne, to nie będziemy też niemodne. Są rzeczy klasyczne, które są ponad wszelką modą, ponad wszelkimi trendami modowymi i myślę, że właśnie w takie rzeczy warto inwestować. Wracając do stylu Gabrieli Kownackiej. Świetnie, moim zdaniem, dopasowała ona kolorystykę stylu do typu urody. To była bardzo delikatna kobieta, bardzo eteryczna kobieta, chociaż tak jak jej role, to tak jak też jej jakby wspomnienia innych osób o niej mówiły, że to była też kobieta, która kochała życie, która była energiczna, która była uśmiechnięta, która była bardzo pozytywną osobą i myślę, że też pięknie do swojego typu urody dobierała ubrania, beże, biele, często takie śmietankowe biele, pięknie podkreślające jej urodę, jej karnację. Czasem też czerń, ale ta czerń też była odpowiednio stosowana. Lubiła bardzo szarości i te szarości także pięknie grały z jej stylem, z jej typem urody. Zauważyłam też, że wydobywała dzięki fakturze materiału, dzięki krojom taką swoją miękkość. Bo nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale nawet w rolach, kiedy grała ona takie twarde kobiety, kobiety niekonwencjonalne, jak na przykład hrabianka Rita w Trendowatej, to tej miękkości się nie ukryło i mieliśmy takie wrażenie, że pod tą taką twardą skorupą zdecydowanej kobiety, kobiety próbującej burzyć różne konwenanse, kryje się tak naprawdę bardzo delikatna i miękka, ciepła osoba. Dlatego też jej kroje jej ubrań były pełne miękkości, jakieś otulające swetry, koszule, które falowały, tutaj otulały jej sylwetkę, nie były nigdy zbyt mocno dopasowane. Te kroje podkreślały właśnie jej ciepło, jej wewnętrzny stan i jednocześnie sprawiały takie wrażenie, że to ubranie nie jest przebraniem, że pięknie gra to, co widzimy na zewnątrz, z tym, jak odbieramy daną osobę. I dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy dobierając rzeczy do siebie, nie zatracili siebie, tego, jakie my faktycznie wewnątrz jesteśmy, bo wtedy będziemy odbierane jako kobiety stylowe, jako kobiety, dla których ubranie jest dodatkiem, a nie jako kobiety, dla których one są dodatkiem do ubrania. Także taka moja refleksja po analizie tego stylu Gabrieli Kownackiej tutaj jest. Bardzo podoba mi się też takie odpowiednie żonglowanie kobiecością. Ona
w każdej ze swoich stylizacji, moim zdaniem, wygląda niesamowicie kobieco. Chociaż to jest na przykład zabudowana sukienka dzianinowa, chociaż to jest na przykład jakiś luźny sweter, luźna marynarka, garnitur, wplata kilka takich elementów, które podnoszą jej kobiecość no, maksymalnie do góry. I takim elementem może być dekolt. Ale zobaczcie też, że wtedy, kiedy stosuje ona głęboki dekolt, unikała ona wszystkich tych elementów, które mogły spowodować, że ten dekolt w połączeniu z innymi elementami mógłby być troszeczkę wulgarny. Za każdym razem, kiedy patrzymy na wydekoltowaną Gabrielę Kownacką, to widzimy cały czas kobietę z klasą. Czyli jeżeli jest dekolt, to już cały stonowany jest strój, kolorystyce. Stonowany jest też w krojach, czyli to nie jest dekolt w sukience na ramionczkach na przykład, tak? Także to też jest coś takiego, co podkreśla kobiecość, ale nie wyrzuca tej takiej kobiecości na plan pierwszy. Możemy to różnie oceniać. Mi się to bardzo podoba. To jest coś, co dla mnie właśnie jest taką niedoścignioną kobiecością i co staram się bardzo także w moim garderobie lansować. Bardzo podoba mi się też to, że nie ma u niej żadnej przesady. Dobiera bardzo uważnie biżuterię. Delikatna biżuteria jest często, jest takim dodatkiem, takim smaczkiem, taką kropelką właśnie, czy też wisienką na torcie, ale ta biżuteria nie wychodzi przed nią. Myślę, że to, jaką osobą była wewnątrz i ta, na jaką osobę wyglądała na zewnątrz, nie byłoby takie, wiecie, kompatybilne właśnie na przykład z dużą, kolorową, krzykliwą biżuterią. Jeżeli jesteśmy przy kolorach, to sprawdza się nam kolejne tutaj taka zasada, którą stosują prawie wszystkie chyba ikony stylu. No, bardzo możliwe też, że ja dokonuję takiego wyboru tych ikon stylu w oparciu o moje preferencje. Chociaż była też Magda Gessler, która wymyka tu się wszelkim konwencjom, ale myślę, że wiele ikon stylu, w tym też Gabriela Kownacka, bazuje na takich bezpiecznych kolorach. Kolory mocne są czasami modne, tak jak teraz i bardzo mi się to podoba i też wiecie, że ja moją garderobę wzbogaciłam o oranżową bluzkę, malinową sukienkę i jeszcze tutaj inne rzeczy, ale zawsze, zawsze będą dobrze widziane. Biele, kremy, beże, granaty, czernie, te wszystkie kolory, które są kolorami ponadczasowymi i właśnie ona z takich kolorów też, takie kolory też sięga. Zwróciłam uwagę także na makijaż Gabrieli Kownackiej i rzuciło mi się w oczy to, że makijaż jest także ponadczasowy. Delikatne, jasne cienie na powiece, muśnięta tutaj różem skóra, a dość mocno wytuszowane rzęsy, no i często mocne czerwone usta. To jest też taki element, który niesamowicie mocno podkreśla naszą kobiecość. A kobiety z umalowanymi na czerwono ustami nie można nie zauważyć, ale też w tym wszystkim u Gabrieli Kownackiej widać ten umiar, czyli jeżeli stosuje ona mocno wytuszowane rzęsy i czerwone usta, no to już zupełnie taki bardzo stonowany jest też makijaż oka. Także no cóż tutaj powiedzieć, podkreślając jakby jej styl. Klasa, klasa, ponadczasowość, niesamowite zegranie wnętrza i wnętrza. I pomimo tego, że tyle lat już minęło, od kiedy nie ma jej z nami, myślę, że może być ona dla nas jak najbardziej inspiracją, ikoną beżowego stylu. Kochani moi, dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem.